அது மாற்கூர் அமி மலர் கேக்குறதுலம் போகி போம மல்ல பேபம் எல்லாத்தி Rozpoczęła się niezwykła niedziela. Tajemnicza siła zaczęła działać. I oto łodzianie, tak bardzo przyzwyczajeni do rozpalonych murów swojego miasta, do powietrza zmieszanego z dymem i drgającego od nagrzania nad wąskimi ulicami, do mgiełki kurzu unoszącej się nad brukiem ulic i roztopionego asfaltu na Piotrkowskiej, wreszcie do spacerów w czarnych garniturach na tejże ulicy, dziś zdążają w innym kierunku, do Łagiewnik. Większość rozlokuje się w lesie i wtedy uniosą się pary alkoholu etylowego, a liście najbliższe ziemi zaczną żółknąć. Nieliczni udadzą się na odpust. Tu zmieszają się z tłumem przybyłym ze wsi. Pani prosi zaprasza. W dalszym ciągu wszelkich zgromadzonych osób bliżej mojego najskromniejszego stoiska na tym odpuście. Za jedne dwa złocisze można u mnie wygrać kościuszkę, flaszkę wina czy baletnicę. Wykrzykuje właściciel kręconej loteryjki. Najwięcej bogactwa znajduje się przy moim stoisku. Ponieważ jak Pan Bóg więcej... Jest, Bobby! Przyjaźń mi kurze postanowiła po miesiącu reklamy oroznać wszystkim wiernym bezpłatnie rzeczy po prostu, które się raz tylko sprzedały. Więcej nic sprzedawać nie będzie. Loteryjki kręcą się coraz szybciej. Po prostu to sobie przypinać. Coś ktoś na to powiedział, żeby Chrystusa więcej pomalać. Kręci się karuzela. Przypinać, bierze za to taki oszust czy oszustka. 10-15. Od nas to staje bezpłatnie, jako na rozdanie. Kręci się las. Łagiewniki są na obrotach, powiedziałby pan Piec. Kończy się niezwykła niedziela. Łagiewniki znów opustoszeją na rok. I trzeba by najtęższego mózgu elektronowego, aby ustalić, dlaczego w ciągu pozostałych dni roku z miasta wyjedzie mniej ludzi niż w tą niezwykłą niedzielę.
Łagiewnik nie wraca się bez pamiątki. Jednym wystarczą młode gałązki. Dla niektórych będzie nią powrót. Inni chcą mieć bardziej trwało. Wiele mieszkań ozdobi pamiątka.